najgorsze za mną. 2-3 dni były nieco gorsze, gorączka, tam kaszel i kater, ale już czuję się dobrze i dzisiaj pierwszy trening za mną, wieczorem kolejny, także powoli trzeba wracać do formy i być gotowym na środowy mecz. A jak generalnie, no właśnie w trakcie tego treningu się pan czuł, czy że tak powiem ta sprawność jest no już pełna, czy jednak gdzieś tam pan jeszcze odczuwa ten COVID? Nie wiem, ciężko powiedzieć, mieliśmy siłownię i takie bez biegania trening, więc zobaczymy wieczorem. Na pewno kondycyjnie trochę będzie gorzej, ale to kwestia 2-3 dni i wróci do normy wszystko. Jak oglądał pan, a pewnie pan oglądał mecz z Anvilem, to w skali 1-10 jaki był taki żal, czy też takie rozgoryczenie, że pana na parkiecie brakuje? No na pewno bardzo duże. Ciężko się oglądało mecz z boku. Pierwszy raz byłem w takiej sytuacji, gdzie oglądałem w telewizji mecz swojej drużyny i nie mogłem brać w tym udziału. No szkoda, bo na pewno bym pomógł chłopakom, no ale wiadomo, no były przez restrykcje, musiałem być na kwarantannie w domu i też no zresztą się źle czułem, więc nie było dane zagrać w tym meczu, ale mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, czy to w Pucharze Polski, czy w playoffach. Okej, w środę gra się według planów z Kingiem, no na razie trener mówi, że raczej tutaj nie ma zagrożenia, żeby ten mecz miał być przełożony. Oni też w zasadzie mają spore problemy, jeszcze im wypadł w ostatnim meczu Schenk, więc wychodzi na to, że to może być mecz takich mocno okrojonych składów za Stalu i Kinga. No takie czasy też przez tą pandemię i jak to w sporcie bywa, no z kontuzjami czasami niektóre zespoły mają pecha i kilku zawodników i tak jak w poprzednim meczu oglądałem właśnie chyba 3 kontuzjowanych zawodników z pierwszej piątki miał Szczecin, także nie tylko my mieliśmy, że tak powiem, pecha, no bo my też graliśmy w okrojonym składzie z Anvilem. Teraz zobaczymy, jak reszta zawodników, czy zdążą wrócić, czy nie, ale tutaj zawodnicy, którzy są, na pewno będziemy gotowi i będziemy walczyć, no i damy się wszystko. Ostatnia kwestia, którą chciałem zapytać, czy ten COVID trochę was nie wybił z takiego rytmu, bo miałem wrażenie, że ten mecz ze Śląskiem był takim fajnym impulsem, takim chyba nawet być może momentem zwrotnym. Okej, z Anvilem przegraliście, natomiast no, na ten skład to i tak myślę, że tutaj postawiliście wysoko poprzeczkę i de facto niewiele zabrakło, żeby ten mecz wygrać. No ale gdzieś ta przerwa i można powiedzieć, że no właśnie pytanie, jak po tej przerwie pan myśli, będziecie wyglądać? Czy znowu gdzieś trzeba będzie wracać do tego właściwego rytmu? Nie wiem, no zobaczymy, pokażą te najbliższe mecze, ale czasami taka przerwa też się przydaje, bo jest jakby przerwa, więc łapie się ten głód gry i że tak powiem ładuje się baterie, więc mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać i że nie stracimy tego rytmu meczowego, bo faktycznie tam złapaliśmy, że tak powiem, wiatr w żagle i fajnie już to wyglądało. Także no, ciężko mi też powiedzieć, no zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak w środę będzie.